tej strony Edzio. Dzisiaj będę taki filmik robił w końcu z Junakiem. Będę Wam pokazywał, jak odkręcić wariator, jak odkręcić sprzęgło. W wariatorze będziemy sobie mogli na przykład roleczki zmienić, albo tam wariator, czy tam nawet sprawdzić po prostu, jakie mamy rolki. Ja będę właśnie dzisiaj sprawdzał, jakie mam rolki, będę tam czyścił napęd cały, tak w miarę, żeby to było. O, tutaj kurczę, patrzę, jakiś nalot brudny, bo po zimie jeszcze nie był palony, trzeba trochę pojeździć Junakiem, żeby on tam odrdzewił się, że tak powiem, dziwnie. A sprzęgło też Wam pokażę, jak odkręcam, ale nie będę go akurat odkręcał, ale Wam pokażę, jak można je odkręcić na innym przykładzie, bo mam tam stary sprzęgło, także Wam pokażę, jak to można łatwo, fajnie odkręcić i rozkręcić sprzęgło i zmienić tam jakieś sprężyny czy coś. Wam pokażę w sumie tyle, ile będę mógł. Sobie tutaj wkrętarkę w sumie przygotowałem sobie tutaj, żeby po prostu wziąć. O. Muszę chyba wziąć dwoma rękoma, złapać i mocniejszą moc wziąć, żeby po prostu to odkręcić, bo trochę trzeba siły, nie? Także ja to odkręcam i zaraz do Was wracam. Także już napęd rozkręcony mamy. Pasek wygląda, jest jakiś mitas Boschi. Wygląda jak wygląda, jakoś tam w miarę. A dzwon też jakoś nie spalony jeszcze, także pojeździ tutaj mam ten, bo po prostu żeby sobie oznaczyć, że się nie odkręca, ale po prostu z tego co widzę, to się nie odkręcał chyba, tylko po prostu są stare jakieś oznaczenia, jakiś tam trochę syfku, będzie trzeba naoliwić wszystko. Tutaj ta koronka, kurczę, przyrzewiała mi, będę musiał wyczyścić. Nie, no taki jakiś kurczy nalocik. O, na koronce jak widać. Będę odkręcał, będę czyścił. Bo myślę, że jakbym pojeździł, to by się to wszystko tutaj oczyściło samo, ale po prostu stał długo teraz skuter, chyba z pół roku. Nie jest odpalany nawet, także poczyścimy i ten. A tutaj podpokrywam. Tak to wygląda w miarę spokojnie. Poczyści się i będzie chodzić. A natomiast same śrubki były takie zaśniedziałe mocno, to po prostu WD spryskałem 40. Nie wiem, czy to coś pomoże i po prostu doczyszczę i tyle. A gwintów nie będę ruszał nawet, a też są trochę takie przyrdzewiałe w środku. Natomiast po prostu jak chcę odkręcić właśnie sprzęgło całe z dzwonem sprzęgła, to odkręcamy w taki sposób, że nie będę tego odkręcał, ale Wam zademonstruję po prostu. Odkręcamy w taki sposób, że taki klucz mam, nie? To jest Buzetti klucz. Chyba z 70 zł kiedyś kosztował, teraz nie wiem ile kosztuje. Może sprawdzę i tu Wam wrzucę, żebyście wiedzieli. W taki sposób, że łapiemy sobie tutaj. I tutaj klucz bierzemy jakiś nasadowy i odkręcamy, nie? A ja zawsze robiłem to w ten sposób, że po prostu brałem jeszcze rurkę, tu na to wsadzałem taką przedłużkę, robiłem, brałem po prostu tak o ziemię, to było zapierało się ta długa przedłużka, bo tak zobaczcie, by tutaj mi nie zaparło przedłużka długa, załóżmy, że to jest rurka, o, i tak było po prostu, żeby zaparło się o ziemię. Wtedy z tym kluczem tutaj brałem, już odkręcam normalnie i to dobrze się trzyma. Ja generalnie Wam nie polecam pneumatów, bo odkręcicie, ale nie zakręcicie chyba już w dobrym momencie obrotowym, za mocno to dokręcicie, tak żeby będzie lipa. No a tu mamy, słuchajcie, stary dzwon sprzęgła, nie, sorry, kolektor z momentu obrotowego, to jest stary mój, oryginalny, ja go tam trochę pokrzywiłem, dlatego tam zmieniłem go po prostu na nowy. Też jakiś chiński, żeby po prostu to spoko wszystko proste było. I załóżmy, że tutaj mamy normalnie, już odkręciliśmy cały właśnie ten pierdzielnik. Cały ten właśnie dzwon normalnie zdejmujemy, jak tą śrubę odkręcimy, ale mamy sprzęgło z kolektorem złączone. Jest na tym. I wtedy jest to tą śrubą zakręcone, nie? I Wam po prostu teraz taki sposób bardzo dobry pokażę, jak odkręcić. Bierzemy sobie klucz. Jakiś inny płaski możemy wziąć, tylko duży to musi być. A ja mam właśnie tutaj taki, że on pasuje tutaj. A nie jest przykręcone.
Po prostu sobie na tą śrubę nakładacie klucz, na tą nakrętkę i odkręcamy w taki sposób, że łapiemy właśnie jedną ręką z lewej strony, prawą ręką tu z prawej strony, ja nie jedną rękę mam, tylko to wam nie pokażę, i po prostu napieprzamy o ziemię tym zestawem całym i po prostu to będzie taki jakby pneumat trochę, że właśnie jak stukamy tak, to po prostu ten klucz będzie stukał w nakrętkę jak właśnie pneumat i po prostu ją wykręci, nie? Także właśnie w taki sposób możemy odkręcić, rozkręcić właśnie ten cały kolektor momentu obrotowego od sprzęgła, nie? Jakoś to chodzi jeszcze, zobacz, widzicie? Ale on tam krzywy był i tak właśnie go sobie zmieniałem. Nie pamiętam, gdzie on był krzywy. Aha, dobra, pamiętam, że kiedyś pokrzywiłem, w sumie to nie jest mocno pokrzywione. Tutaj delikatnie tą obramówkę kiedyś pokrzywiłem, bo chciałem to rozebrać i przeserwisować, dać nowy smar i tak dalej, ale po prostu się nie dało tego rozebrać. Po prostu drugi kupiłem, no ale wiecie, o co już chodzi z tym właśnie kolektorem, z tym rozkręcaniem sprzęgła. Pokazałem wam, jak ja to robię. Ja wam polecam w sumie taki klucz kupić. Odkręcicie bezproblemowo wtedy sobie sprzęgło, ale zaraz przejdziemy sobie do tego, do wariatora. Do wariatora też mam już lokadę. Ona działa w taki sposób, że tą blokadę sobie, to będzie którą stroną? Tą stroną chyba. Zakładamy sobie. Powiedzmy tak. O, też Buzetti. O, cyk, fuch. Tutaj właśnie jest jedna śruba. Tu wkręcamy. Tu i tu. A to są właśnie takie śrubki z takimi właśnie tulejkami. Zobaczcie, o. I robimy to w taki sposób, że dajemy tak śrubę w to z podkładką. Śruba w to z podkładką idzie właśnie w tą blokadę. Cyk, fuch. Następnie tuleja. Mam jedną rękę tylko. I po prostu właśnie taki cały zestawik. O, wkręcamy później. Cyk. Tak jak wcześniej mówiłem, łapiemy o to. I to ekstra super nam się później trzyma. I po prostu jak już mamy to założone, bierzemy klucz 14. I odkręcamy po prostu wariator, nie? Też tutaj wstawię właśnie informację, ile taki kosztuje klucz. Także ja odkręcam i zaraz po prostu przechodzimy dalej, nie? Dobra, już tutaj odkręciłem kluczem. Teraz tutaj trzeba poluźnić grzechotką. Nie wiem, czy to dobra. A tak w ogóle zapomniałem wam chyba w sumie powiedzieć, po co to rozkręcam. Chciałem po prostu sobie przeczyścić wszystko tam dobrze i nasmarować, żeby być gotowym na sezon. A druga taka sprawa, to po prostu chciałem zobaczyć, jakie mam rolki. Sprawdzić dokładnie, jeszcze sobie na fakturze sprawdzę, czy to na pewno te, bo kiedyś właśnie te chińskie miałem rolki, które są takie, że przyjedziecie tam 20 km i one się syfią tak, że słabiej skuter jedzie, wtedy trzeba odkręcić to, wyczyścić i z powrotem można 20 km przejechać. Miałem takie właśnie rolki na testy kupione tam za 10-15 zł. I to było coś takiego chyba w stylu, że miałem 7-gramowe, najlżejsze. Spoko jeździło, ale ja chyba stwierdziłem, że właśnie 6,5 dam rolki albo 6 gramów i że one będą dobre. Tak założyłem i kupiłem już właśnie Malossi i te chyba 6-gramowe od razu. Tak strzeliłem trochę i są spoko, ale myślałem właśnie, żeby dać może jeszcze trochę jakieś bardziej takie, wiecie, jeszcze mniejsze rolki. Troszkę jeszcze lżejsze mogę wstawić. Jakieś może z AliExpressu kupię czy coś po prostu. A tu muszę pasek zdjąć. W sumie potrzebuję chyba dwóch rąk tutaj do tego, bo trochę, że tak powiem, się... O.
O, troszkę się. O, zapiek. Trochę się przekrzywił, jak stał po prostu skuter, zobaczcie. Masakra trochę. On będzie się cały musiał skubaniec rozprostować. No tutaj właśnie to zdjąłem. Tutaj jest, o, tulejka. Oj, sorry, wam nie pokazywałem. Tutaj jest tulejka. A tu wariator cały, też to wyczyścimy. Oj, i rolki się wysypią. Bo ta pokrywa trochę się przyczepiła. A to są rolki, gdzieś tu może położyłby. Dobra, położę na razie tutaj. Zobaczymy jakieś rolki. W miarę spoko wyglądają, są malosy, jakieś HT. Już napisu żadnego nie ma, a tak bieżnia wygląda. A, sorry. Też całkiem spoko. Także po prostu wyczyszczę i będę śmigał. Tu też wszystko spoko, tylko brudne. O, nie wiem czy to widać, ale tu jest malosy. Także zaraz będziemy czyścić i po prostu będziemy składać. O, a tu jest ten talerzyk od tego. Też tu jest malosy. Odwrotnie wam pokazałem, sorry. A tu jest, co się chyba nazywa, nie wiem, sprzęgło dwukierunkowe, czy jakoś tak. A, bo tu jest jeszcze podkładeczka. Cyk. I to jest chyba to sprzęgło jakoś tam dwukierunkowe, czy coś tam, nie wiem, jak to się tam nazywa. Do rozrusznika to jest. O, zdjąłem. Tak to wygląda. Też się to przeczyści zaraz. Tu kurczę, jak widzicie, to już kiedyś tak było, że trochę jest przylane tutaj takim olejem, bo po prostu uszczelnia, troszkę coś się tam poci. A to tak dawno było, ja tego nie zmieniam. Nie chce mi się robić tego. Za dużo roboty. Tu jakiś smar. Czyli chyba smarem to będzie trzeba dawać te. Aha, bo to tak się kręci. Chyba to się powinno właśnie kręcić. Nie wiem, zaraz będę szukał w internecie, to jak to powinno się właśnie tutaj przesmarować, co i jak, i posmarujemy wszystko, co i jak. I będę po prostu skręcał, nie? Tego już chyba nie będę wyjmował, po prostu przeczyszczę, tak jak to widać i tyle. Dobra. Ja idę to czyścić póki co. Zobaczcie, jaki śmietnik niezły. Tutaj już czyściej jest trochę. Tutaj jeszcze syf, tutaj delikatnie jeszcze będę musiał podczyścić, a tu już fajnie, tak dosyć wyczyściłem tam, gdzie nie, gdzie jest syf. Ale tak dosyć bardzo się starałem to wyczyścić, rozkręcałem w ogóle te całe sprzęgło jednokierunkowe, tu rozkręcałem wszystko, wyciągałem te całe te gówno od rozrusznika i wszystko tam z tyłu czyściłem. Tam o, gdzie nie, gdzie jest jakiś syf jak tutaj, ale tak w miarę dobrze to wyczyściłem. Wiadomo, jakbym miał jakiś tam spray do silników, czy coś dobry, to lepiej po prostu wyczyścił. A takie jak jest, tak musi być teraz, póki co. No, syf jest nieziemski tutaj. Będę zaraz składał dalej. A tutaj jest wariator też, tam trochę jako tako doczyściłem go. Tutaj na tej tulejce jest taki luz, ale bardzo delikatnie jeszcze, także jest spoko póki co. Gdyby było większy ten luz, to wtedy by było gorzej. A póki co to jest taki bardzo delikatny. Tak jak trzącham, to nie czuć go, nie? Ale jak mocniej go złapiemy, to coś tam delikatnie czuć. Może to jest normalne, a może już po prostu się trochę zużył. Ale póki co można dalej jeździć. No ja zaraz to będę wszystko składał. Tutaj jeszcze wszystko doczyszczę. I myślę, że to wszystko w sumie w tym filmie. A rolki, nie wiem czy mówiłem wam, zapomniałem przed chwilą dosłownie czy mówiłem czy nie, ale rolki są 6 gram, jeszcze na fakturze będę sprawdzał, czy to na pewno jest 6 gram.
A oczywiście tutaj jeszcze nie czyściłem, tutaj też zaraz doczyszczę, ale w sumie, a i tu filtr jest jeszcze. Tutaj się dwie śruby odkręca i tu filtr jest. Także będę wszystko czyścił jeszcze i po prostu wam, chyba jeszcze nie będę tutaj nic pokazywał. Po prostu mam nadzieję, że dobrze wszystko całe, tutaj ten rozrusznik złożyłem i będzie działał rozrusznik, bo będę niedługo skuter odpalał. Także ja myślę, że to było na tyle. Ja was zapraszam na Instagrama Edzie Podłoga MV i zapraszam was do jakiegoś tam lajka w górę, subiczka, no i jakiś komentarzyk możecie zostawić, taki filmik krótki, może komuś przydatny będzie, może nie. Ja was pozdrawiam serdecznie, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć.